No, pan Gerard nie miał szczęścia, żeby spotkać ludzi ze wspólnoty Betlejem w Jaworznie. I chodzi po ulicach Czeladzi. Często żeśmy go spotykali. Moja mama, Błażej, mój syn, który tutaj też jest. No i ten pan Gerard zmarł. Mieszkał na ulicy, pił. No i zmarł. I to jest wiersz, w którym żyję, mam nadzieję. Jeszcze niedawno krzyczał na psy. To był krzyk pieszczotliwy, bo inaczej nie umiał wyrażać czułości, a te psy były dla niego czułe. Nie odstępowały go zimą ani latem, kiedy nie miał do czego przytulić głowy. Jeździł z nimi autobusem, bez biletu. Kazał siedzieć cicho pod swoim siedzeniem. W zeszłej jesieni jechałam obok niego. Rozdzielał nas pies patrzący na pana z uwielbieniem, a jego pan patrzał na mnie z innej strony świata. Teraz jest w innym świecie. Choć może całe życie tam był, tylko my widzieliśmy niewiele, ledwie cień jego głowy i ten krzyk. Słyszę go jeszcze rozkładając talerze w kuchni. Gerard idzie, mówi Błażej. Nie ma burzy, a on jak piorun uderza w nasze śniadanie, że nie chce się jeść, tylko płakać.